Wyszliśmy dzisiaj w kolejny swój raid reporterski po ulicach Chełma i z kamerą, z mikrofonem dotarliśmy na ulicę Lwowską. Dwa słowa dla chętki telewizji kablowej. Pogoda nareszcie jest. Tak, bardzo dzisiaj upalnie, ciepło. Już po urlopie czy jeszcze przed urlopem? Nie, dopiero zaczęłam pracę, także... Także urlop... Urlop przede mną jeszcze. Świetnie. Tak. Jak klienci marudzą przez to ciepło, przez to gorąco? To znaczy różni się trafiają, ale... Raczej mili są. Mili są klienci. Tak. Chciałem jeszcze zapytać, czy coś na ulicy Lwowskiej tutaj się zmieniło? To czy znaczy... ulica Lwowska nabrała takiego kolorytu? Bo jak widzę, ładne witryny, coraz może bogatsi klienci, może coś na ten temat. Różnie to bywa. Tak, tak, właśnie. Różnie oni są, ale czasami kapryśni. Też są kapryśni. Ale no w każdym bądź razie na pewno ta pogoda, która teraz nam sprzyja, ona również spowodowała to, że klienci są też troszeczkę bardziej radośni. Tak, radośni. Ale kapryśni też. Też są, zdarzają się też. Świetnie, może pani chce kogoś pozdrowić? Może kogoś przesłać jakieś życzenia? Chciałabym pozdrowić wszystkich moich znajomych z mojej byłej klasy i pozdrowić mojego... byłego chłopaka, Mariusza. No i to wszystko. Tak. Kontynuując nasz spacer po ulicach Chełma, widzimy, jak zmieniają nam się witryny, jak zmieniają nam się budynki, jak zmienia i nowocześnieje nam nasza chełmska ulica Lwowska. Ta pogoda sprawiła, proszę Państwa, że wielu ludzi jest w tej chwili poza miastem, na urlopach. Ciepełko spowodowało to, że wszyscy wybyli z miasta, a my dalej przespacerujemy się ulicą Lwowską i popatrzymy, jak ona nam się zmienia w oczach. Tutaj po mojej lewej stronie nowy ciąg handlowy, kompleks sklepów, kompleks zakładów usługowych. Widzimy w oddali Uniwip, Chrobry, tutaj zupełnie nowe sklepy, których dotychczas nie było, dotychczas żeśmy ich po prostu nie widzieli. Mam wrażenie, że z dnia na dzień będziemy tutaj spotykali coś nowego. Chcemy też spotkać się z ludźmi i zapytać ich o tym, co sądzą, jak reagują na te zmiany, które właśnie tak bardzo dotykają naszych ulic i bardzo wyraźnie na ulicach je widać. Oprócz tego wszystkiego nowego, tego naprawdę nowoczesnego, miłego dla oka, no mamy jeszcze troszeczkę niedociągnięć, trochę pozostałości minionego okresu. Są to przede wszystkim, proszę Państwa, nasze jezdnie i nasze chodniki. Ale muszę Państwu powiedzieć, że i w tej
I w tej branży również coś się zmienia. Zaraz Państwu zaprezentujemy to, że może być inaczej, no, że może być w hełmie naprawdę po europejsku, a wręcz światowo. Spacerujemy dalej ulicą Lwowską. Proszę Państwa, tutaj mamy coś przesłoniętego. Jakieś deski, pisze Savbor, nie wiem co to znaczy, ale widzę, że za tym płotem jest coś naprawdę, proszę Państwa, wspaniałego. Naprawdę coś fajnego. Wlezę tam, może mnie nikt nie przepędzi. No proszę Państwa, to jest naprawdę ulica Lwowska w hełmie. To jest już to nowe. No, wspaniały chodnik, wspaniałe okna, dużo przez nie widać. Jeszcze nie wiemy tylko, co tutaj będzie. Czy to będzie jakiś może bank, a może sklep? Nikt nas stąd jeszcze nie wygania, proszę Państwa, ale proszę popatrzeć, że naprawdę to już pachnie Europą. To już pachnie wielkim, wielkim światem. Proszę Państwa, i po nitce do kłębka dotarliśmy do wnętrza tego wspaniałego budynku. W środku, proszę Państwa, zastaliśmy Europę. Światowy poziom usług stomatologicznych. Gabinet stomatologiczny, proszę Państwa, XXI wieku. Zresztą sami Państwo to widzicie. Zaraz się dowiemy coś więcej na ten temat. Dzień dobry. Chełmska Telewizja Lokalna. Czy my możemy porozmawiać tutaj chwileczkę? W kolejnej naszej wędrówce po hełmie zechcemy wrócić tutaj w to miejsce, zechcemy dowiedzieć się, dlaczego tak elegancki budynek, dlaczego tak cudowne wnętrze jest na razie niedostępne dla wszystkich i jest zasłonięte jakimiś deskami. Myślę, że ci, którzy są za tym drewnianym płotem, więcej nam powiedzą o sobie, o tym całym przedsięwzięciu, a my za pośrednictwem naszej telewizji przekażemy Państwu relacje już z wnętrza. Dotrzemy do tego sezamu cudownego na ulicy Lwowskiej. Proszę Państwa, no to jest naprawdę ulica Lwowska. To jest ulica Lwowska i zupełnie, zupełnie inny chodnik. Zupełnie inna droga, można sobie tu treptać, nic nie odparza stóp. I myślę, że władze miasta w tym wypadku trafiły w dziesiątkę. Myślę, że nasze programy, nasze wędrówki z kamerą i z mikrofonem po mieście w jakiś sposób wpływają na to, że sygnalizujemy tematy, które, no, trzeba powiedzieć, zmieniają się na lepsze z dnia na dzień, z godziny na godzinę nawet. To jest, proszę Państwa, chodnik ułożony na ulicy Lwowskiej. No ja bym się tego nie spodziewał. Ja bym w życiu tego nie przypuszczał. Ten parzący, krzywy asfalt został zamieniony przez naprawdę, naprawdę bardzo estetyczną i bardzo, bardzo wygodną kostkę. Ładną, proszę Państwa, i co by nie mówić, na pewno jest to coś nowego. Jest to coś nowego, co cieszy, proszę Państwa, nie tylko tych, którzy to wykonali, nie tylko władze miasta, a przede wszystkim mieszkańców, przede wszystkim nas samych. No jest wspaniale, zechcemy porozmawiać zaraz troszeczkę, może z napotkanymi przechodniami. Dzień dobry. Telewizorów. Wie Pan, wyszliśmy na ulicę z kamerą i z mikrofonem i patrzymy, a Lwowska się zmienia jak w kalejdoskopie. Wczoraj było jeszcze paskudnie, wrednie. Dzisiaj patrzymy, tutaj elegancka kosteczka. Dobrze się po tym chodzi, stopy nie parzy. Jak Pan myśli, zmienia się coś na lepsze, czy tutaj na Lwowskiej, czy... Oczywiście, że się zmienia. Jakieś inne te witryny, bardziej kolorowe, więcej... No, więcej zachodu. Więcej zachodu, więcej zachodu. Europy. Więcej Europy, bliżej Europy jesteśmy. I myślę, że pewnie należy tylko się w jakiś sposób dostosować do tych przemian i coraz więcej żądać może, co? Od samych kogo? Siebie. Od samych siebie, chyba, od samych siebie i być może wtedy będzie nam łatwiej. O wiele lepiej. Skoro, jak to się mówi, ludzie będą sobie ufać i pomagać, no to powinno być lepiej. Pracować przede wszystkim.
świetnie. Dziękujemy. Więcej przeznaczać czasu dla innych. Na ulicy Lwowskiej, jakiejś nowej, bo tak nam tutaj pod butami równo. Tak, coś właśnie wam wczoraj skończono. A to jest lepsze jak było, czy tamto lepsze, było lepsze? Lepsze, oczywiście, to jest lepsze. Ładnie wygląda? Oczywiście. Nie parzy stopy. Tak. Nie, po prostu człowiek się nie wywróci. Nie wywróci się, jak się tak. Nie potknie, to się nie wywróci. Tak, oczywiście. Słuchajcie Pani, a powiedzcie coś o pogodzie naszej, o lecie, o wakacjach. O. Było do tej pory nie bardzo. Chłodno, zimno. Ja się opaliłam. No, widzę. To taka miała szczęście się tak, opalić, ja niestety nie. Nikt ale nie teraz pogoda dopisuje, wspaniała jest. I gdzie dalej wakacje? W Chełmie? Czy nie, gdzieś? Ja wyjeżdżam nad morze. Koleżanka chyba też. Chyba również z koleżanką właśnie. Też nad morze? Tak, nad morze. No więc życzymy takiej samej pogody, jak mamy tutaj w Chełmie. Dziękujemy bardzo. Takich uśmiechu. Dziękujemy, do widzenia. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Proszę Państwa, nadal spacerując po Lwowskiej, natknęliśmy się na wspaniałego naszego przyjaciela. Dzień dobry. Witam pan Lew Wierzbicki, wspaniały Zajak, gitarzysta, wspaniały muzyk, widzę i cyklista, Leszku. Tak, co ty w Chełmie robisz jeszcze? Tak ciepło, wakacje, urlop? No właśnie, nigdzie nie wyjeżdżam, bo brak funduszów. No, chałturek tak, trzeba tak. Więcej zagrać troszeczkę. Przydałoby się coś. Ale izba tam skarbowa, fiskus się upominał o podatki. Nie, no to te sprawy są dopilnowywane. Dopilnowywane i są na bieżąco. Tak, na bieżąco. Leszku, co słychać w ogóle? Widzę, jeździsz na rowerku, używam wypoczywasz sportu, w Chełmie, używasz sportu. A kiedy nad jezioro? Kiedy nad morze? Kiedy na wczasy? Gdzieś tam z rodziną? Do lasu? Sprawa przyszłościowa. Przyszłościowa. To nie prędko. Świetnie. Leszku, w każdym razie życzymy Ci, żebyś jeszcze troszeczkę powypoczywał na tę wakację. Tak, dziękuję serdecznie. Wakację. Pourlopował troszkę z rodziną. Tak. A póki co, proszę Cię, to chcemy Cię zapytać, jak Ci się podoba na Lwowskiej teraz. Popatrz. Dookoła, nowe witryny, nowe sklepy, nowe domy jakieś. Wowska wszystko coraz piękniejsza, kolorowe. Prawda? Coraz piękniejsza. Daje się to zauważyć. Tak, tak. Że chodniki dobre. Chodniki nareszcie zaczynają być dobre, bo przedtem to nie było chodniku tutaj. Tutaj się tak. Gumy nie złapie. Tak. Na naszym spacerze ulicą Lwowską dotarliśmy do takiego bardzo miłego, kolorowego straganu z kwiatami. Jak, proszę pana, idą kwiatki? Dzień dobry panu. Proszę pana, kwiatki wyszły, ludzie pieniędzy nie mają, bardzo słabo kupują. Ale kwiatki są śliczne, kwiatki bardzo są kolorowe, świeżutkie. Tak, tak. Przez to ciepło chyba ludziom się nie chce chodzić po ulicach. Nie chce się chodzić, rzeczywiście, czekają na wybory. Czekają na wybory, tak pan mówi? Tak. Proszę pana, niech pan mi powie, czy pan też dostrzega, że ta Lwowska nam pięknieje troszeczkę, dnia na dzień? No, proszę pana, czas najwyższy, żeby się za nią wziąć. I rzeczywiście, ładne chodnice kładą tu, ładne. Rzeczywiście ładny chodnik. Nowe witryny, tak, nowe tak, sklepy, tak. Nowi klienci w związku z tym. Oczywiście. Świetnie, życzymy panu w takim razie, żeby pan sprzedał wszystkie kwiatki. Dziękuję. Wszystkim ładnym dziewczynom dziękuję. Z Chełma. Dziękuję, tylko nie mów pan tego, żeby żona nie słyszała, bo to wie pan zaraz. Specjalnie pozdrawiamy żonę w takim razie. Dziękujemy Dziękuję. Za chwilę rozmowy. Fajansik. Fajansik? Ja z tego żyję. Poważnie? I da się tak. Z tego wyżyć? Tak. Co? Tak jest. Da się z tego wyżyć, a na Lwowskiej dużo takiego fajansu można sobie... Na Lwowskiej to nie. Nie? Ja mam swoje miejsce. Specjalne miejsce jakie? Tak, a tu są inni. Tutaj są inni, ale ciepło jest teraz to. Bardzo dobrze. Ludzie lubią pić napoje chłodzące w takim momencie. Dzień dobry. Jesteśmy na ulicy Lwowskiej, jest jakoś tak sennie, jakoś tak smętnie, to ta pogoda tak wpływa. Chcemy porozmawiać z przechodniami. Jest straszne, bo właśnie zazwyczaj po zamknięciu sklepów jakoś pustoszeje. Ale jakoś tak, ja myślę, że za wcześnie te sklepy są zamykane. Patrzę, że tutaj do godziny 16, do 17. Jak jestem u mnie, to zazwyczaj są do 19, do 20 czynne. No właśnie jakoś tak dziwnie. Chciałam właśnie wybrać się zakupy i już nic nie mogę kupić. A może pani przedstawi się naszym telewidzom? Nazywam się Iwona. Iwona, może pani nam po prostu pozdrowiła kogoś albo coś powiedziała do kamery, coś tak wesoło. Jesteśmy tutaj już od godziny i jest tak bardzo smętnie i właściwie pierwszy uśmiech na twarzy Iwony. Chciałam pozdrowić moją mamę i koleżanki. Dołączamy się do tych pozdrowień, tylko jeszcze jedno pytanie. A dlaczego sama po zakupie? Sama? Jakoś tak wyszło. Poza tym
Nie wiem. Chciałam się jeszcze zapytać, kiedy w ogóle jest nadawana telewizja chełmska? Program telewizji chełmskiej kablowy nadawany jest w każdy piątek o 17.15. Panowie, niesiecie. Myśmy tak wyszli na taki rekonesans po ulicy Lwowskiej. Jest tak smutno i jesteście tutaj właściwie to drugimi facetami, którzy się uśmiechają, mają coś do powiedzenia, idą wesolutkim krokiem. Co to jest oto? Gazetka, proszę pana. I to można kupić? Nie, to się dostaje za darmo. A czego za darmo? No bo to jest tygodnik ogłosieniowy za darmo. Za darmo. To cię też za darmo? Zdziemy ode mnie. No możemy panu dać jeden. Poważnie? To i tak sobie każdy, temu panu też możemy dać taką sobie? Poważnie? No dajmy mu. Dajmy, proszę bardzo. Nie wiem, co to jest, ale jakaś fajna gazeta. A ciekawy jestem, czy gdyby tak dzienniki rozprowadzać w ten sposób, co? To można było zarobić parę złotych. Można było zarobić? No to tak. Dobry pomysł na otwarcie firmy. Oczywiście, że tak. Żeby stać się wielkim wydawcą, trzeba zaczynać. Niestety. Od gazeciarza. Biznesmeni zaczynają. No ale fajnie, a co dalej z pogodą? Pogoda bardzo wyklarowała się. Parno, duszno, gorąco. Właśnie. Nad wodę trzeba uciekać. No nad wodę, no trzeba mieć parę złotych, żeby nad wodę pojechać. O, to jest bardzo ważne. Parę złotych, żeby nad wodę uciec. A my tutaj nie zarobimy na tym, bo za darmo to wydajemy. No za darmo, no to tam tego, no. Co tu dużo mówić. No więc to, że chce dostać gazetę za darmo, może się wybrać na ulicę Lwowską. No nie tylko. Nie? A gdzie jest się? Po całym Chełmie. Ganiacie po całym Chełmie? Tak, nawet koło Borku może dostać. No, ale to musi się wam opłacać. Ale nie gazetę. Co? Ale w każdym razie musi się to opłacać. Może ktoś sypnie parę złotych. No życzymy, żeby wam sypnął. Dziękujemy za rozmowę. Może chcecie kogoś pozdrowić przez naszą telewizję. Słucham? Coś powiedzieć do kogoś, może do waszych czytelników, do waszych odbiorców, do waszych. No ja chciałbym pozdrowić Artura, pana Siłka i w ogóle wszystkich w tym mieście. No właśnie, ja też. To samo. Tak, to wszystkich samo. Młodych ludzi w tym mieście, którzy bawią się w niedźwiadku. Tym jest. Wyszliśmy sobie pochodzić po ulicy Lwowskiej i muszę ci powiedzieć, że jest bardzo smutno. Nie wiem dlaczego, tak? Chyba są dwa powody, co najmniej. Raz, że pogoda, która wypłoszyła wszystkich gdzieś tam nad wodę, a dwa, że okres wakacyjny, że jeszcze mniej ludzi. I to chyba najważniejsze, a że Chełm nigdy nie był specjalnie wesoły, szczególnie w ostatnim okresie. Wiesiu, ja ci coś powiem. Tutaj tak spacerowaliśmy całym ciągiem Lwowskiej, tutaj na odcinku od świateł do ulicy Lubelskiej i muszę powiedzieć, że troszeczkę jakby się zmienia. Troszeczkę ona staje się tak jakby troszeczkę weselsza. Nowe witryny, Nowe budynki. Nowe budynki, nowe chodniki. Gdyby jeszcze tamta strona, tamte budki zniknęły, to by jeszcze, ale to wiesz, to, że przyjemnie, to jeszcze nie zawsze znaczy, że weselej, bo ładniejszy wystrój, eleganckie domy. No ale to jest przyjemniejsze dla oka. Przyjemniejsze, ale wesołość ja troszeczkę inaczej odbieram. Wesołość dla mnie, wesołość miasta to jakiś ruch, gwar, ludzie weseli z uśmiechniętymi twarzami. Tak, no ja się z tym zupełnie zgadzam. Ja się z tym zupełnie zgadzam, ale wystrój ulic. Tak, ale no ten wystrój ulic, on musi cieszyć, bo jak się popatrzy na przykład na te nowe witryny, nowe budynki, na jakieś nowe chodniki i na te stare szlumsy, coś się troszeczkę zmieni. Coś się troszeczkę zmieni. Fajnie, a długo jeszcze będziesz w Chełmie, już po urlopie, przed urlopem? Ja jestem troszeczkę po urlopie, ale jeszcze przed długim, długim urlopem, który nie wiem, kiedy wykorzystam. Ja ci życzę, żebyś wykorzystał go w 100%, miał cudowną pogodę. No i od naszej chełmskiej kablowej pozdrawiam ciebie. Serdecznie ukłony dla małżonki. Dziękuję za chwilę rozmowy. Już wszystkie sklepy pozamykane, a u was dopiero teraz. Czego? Wy trochę dłużej? My trochę dłużej. Mamy trochę pracy. To znaczy klientów więcej? Klientów więcej. A co to jest to QSS? Co to jest? To jest taka... To jest firma fotograficzna. Firma fotograficzna. Tu szybko u was się robi zdjęcia? Dosyć. Ile się czeka na odbitki? Dwie i pół godziny. Można w ciągu godziny. Ale jest ciepło, maszyna się przegrzewa, to się robi. A i to macie tutaj te usługi najdroższe chyba w Chełmie? Najtańsze. Poważnie? Poważnie. I tu u was, jak ja przyniosę rano o 9, tak? Tak. O której mogę odebrać? O 11. Gotowe zdjęcia? Gotowe. Ale wy się tu napracujecie, bo to wszystko w tych kwasach grzebiecie się. Pokażcie ręce. Ręce jak ręce. Co?
Ale w tych kwasach grzebać, ta chemia ta nie, czy to? Nie, w sumie wlewamy chemię do odpowiednich zbiorników. I to same robią te maszyny resztę? Maszyna sobie tam odpowiednio już dobiera. To długo do 19, tak to smutno na tyle woskiej. Tylko wy macie takie jeszcze uśmieszki troszeczkę na ustach. Czego to jest takie smucić? I to jest takie optymistyczne. Powiedzcie, co dalej. Powiedzcie, co dalej w hełmie, tak? No co można robić? Skończyłyście pracę. Skończyłyście pracę i co teraz? No co teraz? Idziemy do domu. Chłodny kąpiel. O. Ekstra ciuch. I na białe. Tak. Nie? A kto urlop da? Nie. Niedzielę. Niedzielę na białe. A tak to na disco. Na disco. Na tańce. A jak? Człowiek jeszcze nie jest zmęczony i ma siłę, to idzie. Świetnie. No dziękuję wam za rozmowę. Do zobaczenia. Przyjdę do was, tutaj przyniosę wam kliszę do wywołania. Sprawdzę, czy mówiliście prawdę. Dobrze. No to do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Ogólną senność ulicy Lwowskiej, proszę państwa, kończymy na dworcu autobusowym. Jest tutaj tak jak na całej ulicy Lwowskiej. Też się trochę zmienia, ale jednak tegoroczna kanikuła i tych kilka dni sierpniowych, bardzo słonecznych, bardzo upalnych, powoduje to, że wszyscy uciekają gdzieś poza miasto albo po prostu nie mają ochoty na spacer po mieście. Nie mieliśmy dzisiaj wielu rozmówców, nie mieliśmy dzisiaj wielu sytuacji i myślę, że tak będzie przez całe wakacje, że tak już będzie, dokąd będzie pogoda. Ludzie wolą w zaciszu, gdzieś nad wodą, gdzieś w lesie, schować się i na łonie natury te wakacje spożywać. Te wakacje spożywać, opalać się, bimbając, leżąc, nie chodząc w ogóle do miasta i nie myśląc o tym, jak duszno i sennie jest w naszym mieście w Chełmie na ulicy Lwowskiej. Byliśmy na Lwowskiej z Andrzejem Łosiem i wybierzemy się tutaj chyba dopiero po wakacjach, jak zacznie się ruch na dworcu, jak ożyją ulice, jak ożyją szkoły. Wtedy tutaj będzie na pewno wesele i myślę, że wtedy dla państwa przygotujemy audycję, no z całą pewnością, na pewno o wiele żywszą, a nie taką senną, jak ta czwartkowa dzisiejsza, co by nie mówić, taka senna, smutna, no i ale jednak upalna. Dziękuję bardzo. Na wszystkie sytuacje, nie tylko pijani, nie tylko porządki, także... Na pewno pozytywnym objawem jest, jeżeli coś się dzieje na rynku, coś się zmienia, są jakieś innowacje, tworzą się nowe sklepy, wiadomo, poprawia to estetykę miasta i wygląd zewnętrzny. No tak, ale wtedy niknie jak gdyby taki, może ja nazwę to fach handlarza ulicznego, sprzedawcy ulicznego, a to jest przecież tradycja. Gdzieś kiedyś ktoś zaczyna od jakiegoś wiaderka jagód, a później kończy na supermarkecie albo... Wiaderka. Proszę? Na dwóch wiaderkach. Na dwóch wiaderkach. Nie, jak... Ja myślę, że jak ktoś jest obrotny, to komuś się wreszcie musi udać chyba. No, ale nie będziemy panom przeszkadzać. Może się państwo przedstawicie naszym telewidzom. Młodszy inspektor Kukla Mirosław. I młodszy inspektor Krzysztof Giec. Dziękujemy serdecznie, życzymy wszystkiego dobrego i miłej służby. Dziękujemy. Dziękujemy. No i cóż, proszę państwa, z wybitnie rozleniwionej, z wybitnie sennej ulicy Lwowskiej, dzisiaj wyjątkowo szarej, wyjątkowo niechętnej do rozmowy z nami, wywiad dla państwa i reportaż przygotowali Andrzej Lipiński i Andrzej Łoś. Dziękujemy bardzo za uwagę. I to już wszystko na dzisiaj. Zapraszamy na kolejny program za tydzień.
When the truth is found.